Witajcie. Dziś jesteśmy na Radomskim Deptaku, by zapytać kierowców, co myślą o rosnących cenach paliw i jak sobie z nimi radzić. Zobaczmy sami, co odpowiedzą. Powiedzcie, czy denerwują Was rosnące ceny paliw? Na pewno trochę tak, jako użytkowników samochodów. Ja oczywiście. To mogłyby być tańsze. Mogłoby być taniej. Tak, jak najbardziej denerwują mnie. Denerwują strasznie. I dodatkowe podatki też mnie jeszcze bardziej wkurzają. Bardzo denerwują, proszę pana, bo to jest już, przechodzi ludzką granicę, żeby ponad 5 zł kosztował litr benzyny. Generalnie muszę powiedzieć tak, patrząc z perspektywy przedsiębiorcy, jest jak to najbardziej element składowy kosztów, więc jak najbardziej tak. Jeżeli cokolwiek mnie denerwuje, to ogólny poziom podatków, bo przy podatku dochodowym 32% i podatku na ZUS i podatku VAT na 23%, to po prostu przeciętnemu Polakowi niewiele zostaje. I potem zaczyna być problem, czy starczy na benzynę, czy nie. Tak, denerwuje mnie bardzo. Chyba wszystkich denerwują. Prawdę mówiąc, to wszystkie ceny, które rosną, mnie bardzo denerwują. No, bardziej masło, tak, które kosztowało 2,50, a teraz 7-8 zł, także... A co pani by powiedziała, jeśli już od jutra mogłaby pani płacić połowę mniej za paliwa? To bardzo szybko kupię drugi samochód. No pewnie. Nie jeżdżąc na stację. Dobra opcja. Dobra opcja, na pewno by się przydało. No, byłbym ciekawy z tematu. To na pewno spojrzałbym na to z zaciekawieniem, bo jak wiadomo, no patrząc po cenach paliw, to jednak każdy łapie się za tą kieszeń. Ale jak pan to widzi, że to oszczędzenie? No, to była rewelacja, ale to jest niemożliwe. Czy kiedykolwiek jeździł pan autem na gaz? Z autem na gaz? 12 lat temu. Nie, ale jeżdżę z dieslem. Tak, zdarzyło mi się. Wie pan, no ja jeździłem na gaz samochodem. Jeździłem. Raz miałam tylko okazję jechać samochodem na gaz. Tak, ja jeździłem. Nie. Jak pan myśli, czy instalację gazową można zainstalować w każdym samochodzie? No nie, no chyba nie w każdym, no nie wiem, w Hammerze Pudzian zainstalował, więc podejrzewam, że jest duża szansa w większości. Natomiast chyba nie, w dieslach chyba nie można, z tego co mi się obiło uszy. Rozumiem. Wydaje mi się, że przy odrobinie chęci to pewnie tak. No nie wiem, z tego co wiem, to chyba nie w każdym. Wie pan co, nie mam zielonego pojęcia. Można, ale to czasami jest nieopłacalne, ponieważ co drugi wtrysk benzyny jest wtrysk gazu, czy co drugi wtrysk gazu jest wtrysk benzyny, więc się to nie opłaca tak na mniejsze trasy. Instalację LPG można zamontować praktycznie w każdym aucie, szczególnie w najnowszych konstrukcjach z bezpośrednim wtryskiem benzyny, jak również w samochodach hybrydowych. Wszystko zależy od odpowiedniego doboru komponentów i oczywiście stanu technicznego pojazdów. Co my wiesz o nowoczesnych instalacjach gazowych i jakie płyną korzyści z ich posiadania? Szczerze mówiąc, nic nie wiem o najnowszych, że tak powiem, instalacjach gazowych, raczej o tych starszych. Nic nie wiem, bo nie analizowałam tego. Wiem, że raczej nie ma różnicy pomiędzy w przyspieszaniu. Co nieco, ale nie zagłębiałem się w temat. Ja tak samo, właśnie się nie zagłębiałem. Nie no, mało wiem. Wiem jedynie, że jest ekonomicznie. W sensie tanio wychodzi, jeżeli się jeździ na gaz i to na gaz nawet łączony z benzyną. Nic nie wiem na ten temat. Nie wiem o nowoczesnych instalacjach gazowych, nic. Ile kilometrów mniej więcej trzeba zrobić, żeby zwróciła się taka instalacja gazowa? Ta nowa? Tak. Około 10-20 tysięcy. 4-5 lat. Ktoś robi 20 do 30 tysięcy kilometrów na rok, no to może mu się to zwrócić po 2 latach. Z ojcem ostatnio gadałem, mówił, że chyba około 50 tysięcy. Nie wiem, około 5 tysięcy. No, średnia instalacja około 2 tysięcy. Rok czasu. Mi się wydaje pół roku? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Około 5-10 tysięcy? Zasada jest prosta. Im więcej jeździmy, tym więcej oszczędzamy. Biorąc pod uwagę obecne ceny paliw, to jest około 5 zł za litr benzyny i 2 zł za litr gazu, przy średnim przebiegu 1500 km miesięcznie jesteśmy w stanie w ciągu roku zaoszczędzić około 5000 zł. Jak można było zauważyć, każdy bardzo chętnie chciałby płacić o połowę mniej za paliwo. Jednak niewielu kierowców wie, że istnieje bardzo prosty i łatwy sposób, by to osiągnąć. Wystarczy sprawdzić ofertę producentów instalacji LPG, znaleźć doświadczony i zaufany warsztat, który zajmuje się montażem takiej instalacji i już od jutra można zacząć oszczędzać całorocznie właśnie dzięki jeździe na LPG.